Witamy Państwa w kolejnym spotkaniu w ramach Filozofa na kanapie. Filozofem na kanapie, którego dzisiaj witamy, jest profesor Cezary Mortka. Witam Cię. I tematem naszej rozmowy będzie naturalizm. Nazwaliśmy sobie to spotkanie, czy naturalizm jest naszym przeznaczeniem. Ale będziemy o tym naturalizmie rozmawiać, no oczywiście w kontekście ewolucji, ewolucjonizmu, teorii ewolucji. Profesor Mortka jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS. Na tej uczelni obronił pracę doktorską w 1994 roku. Tak? I to była praca o Leszku Kołakowskim, a dokładny tytuł brzmiał Transcendentalizm i empiryzm w poglądach teoretycznych Leszka Kołakowskiego. Dzisiaj powróci. Okej. Okay. Później 2010 rok to tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy Świadomość, świat i spostrzeżenie, zarys zagadnień. No i są oczywiście, to tylko te dwie prace dyplomowe, ale profesor Mortka napisał wiele innych prac i dłuższych i krótszych i w czasopismach i w tekstach zbiorowych, w pracach zbiorowych. Ogólnie Nie tak wiele, ale trochę jest. Ogólnie interesowania filozoficzne dotyczą takich zagadnień jak status filozofii, od którego zaczniemy właśnie za chwilę, uprawomocnienie poznania oraz struktury umysłu ludzkiego, filozofia umysłu. W ogóle tak? O teorii prawdy, tak? Krytyka klasycznej koncepcji. Teraz właśnie nad nią siedzę. Okej, okay, dobra. No i ewolucjonizm oczywiście. Teraz profesor realizuje projekt Dylematy ewolucjonizmu jako uniwersalnej koncepcji filozoficznej. To jest, no, powiedzmy, bezpośredni temat na dzisiejszy nasz dzień. Także witam cię serdecznie, Cezary. Dziękuję jeszcze raz, że jesteś. No i właśnie zacznijmy w takim razie od tego statusu filozofii. Zwykle te nasze rozmowy na kanapie zaczynamy właśnie od tego pytania o status filozofii. No więc ja bym się chciał zapytać, jaka jest specyfika tych ujęć filozoficznych? Jak widzisz rolę filozofii we współczesnej kulturze? Problem jest taki, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, zanim nie odpowiem na jeszcze inne. To znaczy, kłopot polega na tym, co to znaczy ujęcia filozoficzne. Jeśli już dojdziemy do tego, za jakim modelem się opowiadam, to wszystko inne się potoczy na zasadzie konsekwencji logicznej niemalże. Choć z logiką u mnie to nie zawsze się dzieją dobre rzeczy. W związku z tym mnie zawsze dręczyło to pytanie. Być może filozofowie w ogóle mają z tym problem, no bo jakoś usiłują zasadnić swoje istnienie w świecie. Kiedyś to było oczywiste, teraz stało się mniej oczywiste, a dokładniej po tym, gdy nauki zaczęły ogarniać w zasadzie wszystko z filozofii. Fizyka wzięła metafizykę, psycholodzy mi mówią, co to jest poznanie, socjologia mocno weszła, neuronauki, w związku z czym my filozofowie, ja uważam... A etykę kto nam zabrał? Tak, Charles Land napisał książkę Moralność mózgu i tych prac się wysypało. To była książka z 2012 roku i od tej pory śledzę to. Pojawiło się kilkaset publikacji na ten temat. Także i neuronaukowcy, i socjolodzy wchodzą w tę dziedzinę. Ostatnio Sapolsky wydał książkę Behave, zachowuj się, gdzie wprost twierdzi, że trzeba się pozbyć etyki, winy. Kocham tego człowieka jako teoretyka, natomiast nie zgadzam się z nim. Cała jego książka jest wbrew temu, co napisał, ale to... Okej, dobra, czyli zabierają nam... Wróćmy do filozofii. Otóż jeśli byś zaprosił 5 przypadkowych filozofów, no to każdy by powiedział co innego najprawdopodobniej. Odnosząc się do świętego Tomasza, bym powiedział, że filozofowie są jak aniołowie, są gatunkami. Zaryzykowałem to twierdzenie. W związku z czym spróbuję kilka słów powiedzieć o tym, za jakim modelem się opowiadam. I to może będzie trochę przydługie, ale od tego wszystko inne zależy, co dzisiaj powiem. Okay. Jeśli mogę, to troszeczkę na ten temat pogadam. Chodzi o następującą kwestię. Jeśli używamy słowa podejście filozoficzne albo filozofia, no to próbujemy się dowiedzieć, co to słowo znaczy. No i sięgamy do historii filozofii, analizujemy wielkich filozofów i co tam znajdujemy? Otóż znajdujemy rzeczy, można powiedzieć, straszne.
bo idąc za profesorem świętej pamięci Kamińskim, który napisał świetny tekst właśnie na ten temat, gdyby... ale nie uchronił mnie od wojska. Gdyby... Kamiński czy ten tekst? Kamiński, profesor Kamiński, bardzo, bardzo go ceniłem. Gdyby spojrzeć na to, co jest przedmiotem filozofii, metodą, czyli celem, czy celem filozofii, to znajdziemy taki rozstrzał, że w zasadzie nie wiadomo, co z tym zrobić. A więc przedmiotem filozofii było co idee, jak u Platona, byt u świętego Tomasza i wyjaśnienie go w świetle ostatecznych przyczyn. Następnie co? Opanowanie świata, czyli danie władzy człowiekowi, jak u Hobbesa. Dalej były idee, ale już w sensie kartezjańskim. Dalej była korelacja noetyczno-ematyczna, język, zagadki językowe, wypowiedzi innych filozofów. Nie da się tu nic znaleźć. Jeśli sięgniesz natomiast do metod filozofii, to ich pojawiło się mnóstwo, bo filozofowie usiłowali sobie jakoś z tym zagadnieniem poradzić, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, tych metod było bardzo dużo. Czy to są metody a prioryczno-spekulatywne, jak u, powiedzmy, u Hegla czy Platona, czy metody intuicyjno-redukcyjne, jak u Tomasza, czy aporetyczne, jak u Hartmana, czy hermeneutyczne, fenomenologiczne, nie wspomnę, wglądy eidetyczne. Tu znowu każdy, można powiedzieć, każda metoda idzie w innym kierunku. No i mamy cele filozofii. Różne były. Poznanie ostatecznej rzeczywistości, wyjaśnienie rzeczywistości za pomocą ostatecznych przyczyn, panowanie nad rzeczywistością, bycie jak u Heideggera, porzucenie rozumu na rzecz irracjonalnego zagłębienia się w absolucie jak u Szestowa, wejście za pomocą intuicji do konkretu świata. No po prostu ręce i nogi opadają. Czy więc sytuacja jest beznadziejna? Według mnie nie, nie jest tak, aż tak źle. Natomiast filozof w odróżnieniu od fizyka czy biologa musi się, to jest moje zdanie i nie wiem, czy się ze mną zgodzić, musi się trochę sam ukonstytuować. To znaczy, kiedy rozmawiamy ze studentami filozofii, to ważnym pytaniem jest, co to jest, co oni studiują. Na wydziałach fizyki czy biologii takich pytań się nie stawia i takie pytania byłyby głupie, by wylecieli po prostu ze studiów. Natomiast u filozofów to pytanie jest dość istotne. No i kiedy spojrzymy bardzo szeroko, to jakiś cień nadziei się pojawia. Według mnie filozofia, tu zgadzam się, to nie jest mój pogląd, pojawiła się jako próba, jak to mówi profesor Kołakowski, za pomocą zmysłów i rozumu zrozumieć ostatecznie świat, nie posługując się objawieniem albo nie odnosząc się do jakiegoś wykładu mędrca. Mówiąc krótko, to była próba wyjścia poza religię. To wcale nie musiało być krytyczne i nie było, jak wiesz. Natomiast chodziło o to, żeby posługując się tak zwanymi naturalnymi środkami, uzyskać wiedzę o świecie. I tu jest drobny problem związany z filozofią, albowiem, jak mówi Rorty, filozofia już się spełniła. To znaczy, już nie ma w tej chwili dyskusji na temat tego, czy wyjść poza świat religii, czy objawień, czy jakiejś mądrości. Wszyscy już jesteśmy naturalnymi naturalistami, używa tego sformułowania żartobliwie. W związku z czym filozofia już nie ma co robić. Ona już swoje zrobiła. Nie musimy już, Rorty używa słowa walczyć z religią, ale tu nie chodzi o walkę, tylko o próbę znalezienia autonomii dla filozofii i w tym sensie ona jest zakończona. Według mnie wcale tak nie jest i Rorty oraz inni myśliciele jak Wittgenstein, którzy twierdzili, że filozofia albo się zakończyła, albo trzeba ją zakończyć, dalej filozofowali. Rorty pisał kolejne książki filozoficzne, jakby nie zauważając, że w zasadzie już nie ma nic do powiedzenia. Ale jedno pozostaje. Rzeczywiście filozofowie niechętnie sięgają do objawienia. Albo jeśli to robią, to muszą, nie wiem co zrobić, muszą zostać teologami. Albo być takimi jak biskup Życiński, znać jedno i drugie. Albo profesor Heller, mój ulubiony filozof zresztą, którego pisma są dla mnie nieprzenikliwe ze względu na to, że dużo tam fizyki jest. No ale, czytam. I teraz, skoro jest tak, że nie musimy się obawiać już
tego podejścia religijnego, przekroczyliśmy to, dokonaliśmy transgresji. Teraz jest pytanie, no, gdzie znaleźć swoje miejsce? Ja swoje miejsce znalazłem w trzech elementach i tu pojawiają się ciągi filozofów. Można użyć wytartego sformułowania Wittgensteina, te podobieństwa rodzinne. I teraz będziesz mógł mieć różnego rodzaju style filozoficzne, do których możesz wejść, rozwinąć to i za którymi się opowiadaj, za którymi ja się opowiadam. Otóż ja sądzę, że przede wszystkim stosunek do nauk empirycznych. One są bardzo ważne i w zasadzie od Kartezjusza już filozofowie zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje. Kartezjusz, można było powiedzieć, na owe czasy był sam naukowcem. Pascal, Leibniz, to są znane rzeczy. Natomiast co dzisiaj może robić filozofia? Moim zdaniem filozofia w dalszym ciągu istnieje jako metafizyka i jest niezbędna. Niezbędna. Żadna fizyka nie powie ci o tym, że coś jest, jakie jest, w jaki sposób istnieje, czym jest i jakie jest. Mówiąc krótko, metafizyka dostarcza ogólnych struktur, którymi można się posługiwać. Podam prosty przykład. Dennett, jeden z moich ulubionych filozofów, twierdzi, że świadomość nie istnieje. On jest bardzo przesiąknięty naukami, korzysta z nich, no i robi genialne rzeczy. Ale z tej tezy nie mogę przekonać. Dlaczego on, i w zasadzie ludzie go krytykują za to, że no jak to świadomość nie istnieje? Przecież jest najbardziej pewne, co może być. Ale on mówi, świadomość nie istnieje realnie. Mówiąc krótko, dla niego świadomość to jest coś w rodzaju fikcji, jak w poezji albo w literaturze. I w tym sensie świadomość nie istnieje realnie, to nie jest obiekt realny. Natomiast Dennettowi zabrakło metafizyki i gdyby poczytał Ingardena i fenomenologów i tomistów także, moich ulubionych, znaczy dokładnie to świętego Tomasza i profesora Kromca i z profesora Stycznia. Dobrze, nie będę kontynuował, ale ja no gdyby ich poczytał, to ja co? Ja po prostu cenię tomizm. Ja rozumiem. Krytycznie to uważam, że to jest najlepsza filozofia, jaka się pojawiła, która łączy absolut, która ma dobrą metafizykę, która naprawdę, ja nie wiem, czemu ludzie tak twierdzą, że ona jest za przeszła. Nie jest za przeszła. To zależy jacy ludzie. No tak, zgadzam się. Ale wróćmy do rzeczy. Gdyby doczytali, to by się okazało, że treści świadomości, takie jak pojęcia czy znaczenia, on nazywał to fikcyjnymi, ale to są byty konsystentne albo intencjonalne. One są wytworzone przez umysł, ale nie są jego częścią. I w tym sensie treści świadomości dają się obronić, ponieważ nawet nie ma ontologii, nie ma metafizyki. Ja bym powiedział, nawet gardzi nią, za bardzo poszedł w nauki, to uznał konsekwentnie, że treści świadomości nie istnieją realnie i on ma rację. Natomiast ponieważ nie ma metafizyki, jest problem. To jest pierwsze, jeśli chodzi o metafizykę. Czyli, żeby tylko podsumować. Mogę się napić. No, proszę bardzo. Czyli są, nauka daje dużo odpowiedzi, rozumiem, ale wciąż pozostają to pewne pytania filozoficzne. Oczywiście, a co z istnieniem? No. A co z nicością? A co ze zdziwieniem istnieniem, o którym wspomnieliśmy? Więc nawet jeżeli... To nawet zwykli ludzie, co prawda muszą wypić trochę, ale wtedy wpadamy w stan zadziwienia. Jak to jest? Ja ostatnio poszedłem kupić, dobrze, może nie powinienem być papieros, znaczy te ajkosy, bo rzucam palenie. E-papieros, tak? Czy... Tak. I przy sklepie facet mówi, spójrz pan na niebo, jakie to jest dziwne. To nie był filozof, a jednak dziwił się tym sposobem i myślę, że to nie dotyczy tylko jego. Mnóstwo ludzi się dziwi światem. Nauka tego w ogóle nie ma. Naukowcy nie mają zdziwienia też? Mają zdziwienia, ale nie mają instrumentarium, żeby coś z tym zrobić, ponieważ to przekracza ich pole zainteresowania. A jak masz istnienie, to masz i nicość. A jak masz nicość, to masz sposoby istnienia. A jak masz sposoby istnienia, to masz i absolutne, i realne, i konsystentne, i psychiczne. I myślę, że metafizyka ciągle tu jest bardzo ważna, a żyjemy w świecie bytów intencjonalnych. Czym jest uniwersytet? Przecież to nie jest byt realny.
No tak, to nie są budynki, w których się czym spotykamy. Czym jest prawo? Czym są treści filozoficzne? To metafizyka. Już się skracam, ale... Okej, okay, czyli to jest to pierwsze, tak, stosunek do nauk empirycznych, tak, że wciąż zostaje. Dalej masz epistemologię. Rozmawiam z psychologami i znam sporo ludzi, psychologów, którzy zajmują się na przykład percepcją i a nawet neurologów, neuronaukowców. Kiedy pisałem habilitację o spostrzeżeniu między innymi, poszedłem do, wtedy on był jeszcze, nie, już był profesorem, i mówię, wiesz co, zamierzam napisać książkę o spostrzeżeniu. A on mówi, czyś ty zwariował? Ja mówię, nie, no, to za wąski temat. On mówi, przecież ja się zajmuję komórkami dwubiegunowymi w oku od 20 lat i ciągle niewiele na ten temat wiem. Jak ty chcesz się spostrzeżeniem zajmować? Ja mówię, nie, ja nie zamierzam opanować wszystkich dziedzin nauki. Ja chcę wiedzieć, jak ogólnie działa spostrzeżenie. Albo 3 dni temu rozmawiam z panią, z neuronaukowcem o miłości i ona cały czas mi opowiada, co mi się wydziela. A to fenyloetyloamina, a to dopamina, a to noradrenalina. Dobra, ja to szanuję, ja nawet bardzo to cenię, ale czy rzeczywiście miłość do tego się sprowadza? A gdzie zachowanie? A gdzie postawa ciała? A przede wszystkim zachowanie. A gdzie ta część świadoma emocji, jaką są uczucia, które nauki nie widzą? Jak zajrzysz do książki psychologicznej o emocjach, ja ostatnio było nowe wydanie książki Czym są emocje? Zbiorówka wielu autorów, 700 stron książki, słowo uczucie, w sensie feeling, pojawia się tylko 3 razy. Nie zajmują się tym. Oczywiście naukowcy powiedzą, nie możemy się tym zajmować, bo to nie jest intersubiektywne. Ale czy tego nie ma? Filozof ma tu wątpliwości. Albo weź złudzenia. Masz złudzenie Millera-Liera. Byłem na pokazie właśnie psychologa i dlatego mi się to utkwiło w pamięci. On pokazywał, to są 2 strzałki, jedno rozszerzone, jedno do wewnątrz i wydaje ci się, że jedna jest krótsza, druga dłuższa. I wtedy psycholog wyskakuje. Nie żyje ten psycholog już. No ale nic. Wyskakuje z linijką i mierzy to i mówi, zobacz, są równe. Jak powstaje ta iluzja? A filozof mówi, no ale jeżeli nie wierzysz oczom w pierwszym przypadku, to czemu masz wierzyć w drugim? Weź mi powiedz, czemu linijce wierzysz, jak tam to cię myliło. Oj, to wy zaraz tu coś namieszacie. Ale filozofowi nie chodzi o to, żeby to podważyć i zniszczyć, tylko zadać pytanie, czemu wierzysz linijce? To jest pytanie, którego żaden naukowiec ci nie postawi. Inaczej mówiąc, co gwarantuje nam ogólną wiarygodność dostępu do świata? Powiesz, a ty wiesz, a otóż wiem. Wykazałem, że sceptycy się mylili i udowodniłem realne istnienie świata. Co prawda wielu teoretyków uznało, że to są bzdury zupełne. Dobrze, dobrze, trudno, ciężko to przyjąłem, ale przynajmniej... Znaczy twoja krytyka sceptycyzmu, tak? Tak, i dowód na istnienie świata z emocji. Więc w mojej książce pod tym protagonista spotkało się to z niedobrym przyjęciem na razie, ale wiesz... Jak to na początku. Zawsze. Ale tu raczej chciałem pokazać, jak filozof jest jednak potrzebny psychologowi, bo on za dużo zakłada. I dopiero jak razem działają, można bardzo wiele rzeczy zrobić. A weź aksjologię. Gdzie tu może... Czyli to jest ten trzeci. Tak. Wspomnieliśmy o moralności mózgu. Dobra, moralność mózgu moralnością mózgu. Ale albo... Nie, podam przykład, bo jak wejdziemy w etykę, to się może ktoś poczuć dotknięty. Natomiast z estetyką jest łatwiej. Okay. Pracowałem w zakładzie estetyki, napisałem artykuł z neuroestetyki i tam badacze uznali, że filozofowie estetycy w ogóle nie zrobili żadnego postępu od 2000 lat. I teraz my, naukowcy, przychodzimy i robimy wam, pokazujemy wam, jak należy to zrobić i zajęli się pięknem. I pokazali, że klasyczna koncepcja piękna to jest normalnie biologiczna, bo tam chodzi o symetrię, a jak człowiek jest krzywy, ma długi nos, garbi się, no to jest stary, chory, w związku z czym to jest po prostu biologizm. No dobra, ale moje pytanie do nich jest, kłopot polega na tym, że estetyka współczesna już dawno się pięknem nie zajmuje. Już dawno. Zajmuje się
Na przykład performancem, na przykład wytwarzaniem rzeczywistości. I gdzie tu neuroestetyka? Napisałem do Zekiego, w związku z czym list, napisał mi, że może kiedyś, odpowiedział mi, podejrzewam, że to sekretarz jego albo sekretarka, że no rzeczywiście musi się kiedyś tym problemem zająć. Ale się nie zajął. Za wąsko to ujmują. Zobacz, ile jest dla filozofów do zrobienia. Także sądzę, że spokojnie filozofowie mogą sobie żyć. I teraz, ale w jaki sposób? Teraz jest pytanie, już tu przechodzimy do specyfiki. Moim zdaniem filozofia, to znaczy ja się opowiadam za nurtem, w którym filozofia ma cztery główne cechy. To jest mój wybór. O wyborze jeszcze dzisiaj będziemy mówili, ponieważ to jest trudne zagadnienie. Ale dobra. Cztery cechy i już kończę. Opowiem i już znikam. No nie, właśnie nie, no po to tu jesteś. Jesteśmy tu z twojego powodu, więc nie znika jeszcze. Te cztery cechy, które mamy w filozofii. Po pierwsze, próbuję dokonywać bardzo, bardzo ogólnych ujęć świata, w których wchodzi to, o czym wcześniej powiedziałem, biorąc pod uwagę nauki empiryczne. One są jej niezbędne. Tylko, że filozof jeszcze inaczej patrzy. Na przykład weź doświadczenia Libeta, dookoła której było tyle rabanu, że człowiek patrzy na zegar, decyduje na podniesienie ręki, a neurolog już widzi, że on 10 sekund wcześniej, jego mózg stał się aktywny, w związku z czym zaprzeczona jest wolność. Ale chwilę, jak podnoszę rękę, to też mózg działa. Mózg wcześniej działa, czy teraz tak samo działa. Problem nie polega na tym, co mózg wcześniej robi, o ile w ogóle mózg cokolwiek robi, w co wątpię, tylko na tym, czy i w tamtym przypadku mózg jest wolny, czy nie. Przecież to jest tak samo, kiedy ja podnoszę rękę w sposób zamierzony, to przecież nie dzieje się to w pustce, chyba że jesteś kartezjaninem, to będę cię zwalczał. Natomiast to jest w ogóle źle postawione pytanie. Ale filozof sięga do takich zagadnień i naprawdę mnóstwo się od nich uczy. Ja od psychologów na temat percepcji się mnóstwo dowiedziałem i nie da się inaczej. W etyce bardzo trudno jest podważyć tezy dotyczące altruizmu odwzajemnionego czy krewniaczego i to jest zasługa biologów. Bierzemy to, uczymy się od nich i robimy swoje, ale co robimy? Dla mnie im szerzej, tym lepiej. Oczywiście tu popadamy w ogólnikowość często. Jak mówił mój student, ja pana już nie mogę słuchać, już nie jestem w stanie, tak to jest ogólne, ale nie wiem, czy się zgodzisz, takie wiązanie różnych dziedzin, to nie jest engelsowska teoria, że filozofia jest uogólnieniem nauk, tylko pokazaniem, jak one są powiązane. Tak jak w przypadku emocji, nie koncentrujemy się tylko na neurofizjologii, na postawie, a jeszcze badamy poznawczą wartość emocji. Czy Scheller miał rację, mówiąc, że miłość jest ślepa, ale nie da się jej oszukać? Może to filozof zwraca uwagę na poznawcze aspekty i wtedy pojawia się pytanie, co to jest poznanie? A jak zajrzysz do książek psychologicznych na temat poznania, to możesz naprawdę próbować popełnić samobójstwo. Takie bzdury tam są popisane. Książki są genialne, mnóstwo badań, mnóstwo analiz, ale jak wejdą na poziom, co to jest poznanie, to sobie cytują, ostatnio cytowali profesora Woleńskiego jednym zdaniem, żeby coś tam było i w ogóle się tym nie przejmują. A przecież filozofowie na temat poznania naprawdę mogą brać od nas garściami. Nie zajmują się tym. W związku z czym ja jestem zwolennikiem takich bardzo ogólnych pojęć. Przynudzam bardzo już. Nie, ale tak jak mówisz teraz, że mogliby właśnie brać, a nie biorą. Mi się z kolei kojarzy, że to mnie zawsze boli, jak w podręcznikach psychologicznych czytam o rozróżnieniu rozumowań dedukcyjnych od niededukcyjnych, czy tam uprawdopodobnie indukcyjnych, oni zwykle używają słowa indukcyjne. No już też 100 razy filozofia logika to przerabiała, a tam w tych podręcznikach współczesnych, bardzo obecnie pisanych, wciąż są takie rzeczy no, z czasów Arystotelesa, że od ogółu do szczegółu, od szczegółu do ogółu, a to jest już dawno, nie tak myślimy przecież o tych rozumowaniach, nie to jest istota tego odróżnienia. Okej, czyli uogólnienie. I to jest jedno, uogólnienie, tak. Takie szerokie widzenie. Dalej. Jednocześnie radykalne pytania. Filozof musi być system, i to także jest ważny system polityczny, który pozwoli ci na stawianie bardzo, bardzo radykalnych pytań. Nie po to, żeby podważyć i zniszczyć, tylko żeby zobaczyć, co za tym idzie. Filozof może postawić pytanie, dlaczego gwałcenie dzieci jest złe. Nie chodzi mu o to, żeby gwałcić dzieci.
Już teraz mi się gorąco zrobiło. Chodzi o to, żeby zadać pytanie, co w nas jest takiego, co sprawia, że negujemy gwałt. Co jest złego w torturach? To nie są pytania skłaniające, a więc torturujmy. Broń Panie Boże, nigdy w życiu. Natomiast filozof musi mieć dla mnie wolność zadania bardzo, bardzo radykalnych pytań, które czasami wydają się totalnie głupie, bo ludzie mówią, że to jest oczywiste. Okay. Czyli co, poprawność polityczna zabija filozofię? Moim zdaniem tak. Kultury, które sobie na to poradzą, są w stanie pozwolić, to są mocne kultury, które dają... No Europa Zachodnia tu jest dla nas wzorem, bo to oni są mądrzejsi od nas filozoficznie. Źle to znoszę, ale pozwalają... Jakie tam pytania? Tam oni pozwalają na wszystkie pytania. Tam nie ma problemu żadnego. I co? Nie podważa to systemu. Nic złego się nie dzieje, bo nie chodzi o to, żeby zniszczyć, tylko żeby pójść dalej, zobaczyć, co będzie dalej. Czyli... Ale naprawdę myślisz, że dzisiaj można zadawać takie wszystkie pytania? No właśnie chociażby takie, dlaczego gwałt jest zły? A oglądał wczoraj film, no i dlaczego on to zrobił? To był dokument na temat mordercy, bo ją kochał. No ale dla filozofa pytanie jest, no ale co to za wyjaśnienie? Co to jest miłość? Skąd się miłość wzięła? Jaka jest jej struktura? Czy da się ją tylko biologicznie wyjaśnić? I podobnie z tym gwałtem. Moim zdaniem, akurat ja takich pytań nie stawiam, to jest cytat z Kołakowskiego, ale pozwalam sobie studentom, z którymi głównie działam i profesorom, z którymi się spotykam i oprócz tego, że rozmawiamy o filozofii, trochę plotkujemy, no bo no nie da się inaczej, zadajemy naprawdę bardzo radykalne pytania i ja się nie mogę od tego powstrzymać. Możesz powiedzieć, no dobrze, ale to jest twój problem. Dobrze, ale to jest problem filozofii, w jakiej działa. Ja muszę to pytanie zadać. Aż dochodzimy do momentu, gdzie albo widzimy, że już dalej iść się nie da, albo obecnie już dalej iść się nie da, albo być może doszliśmy do fundamentów jakichś. Ja niestety nie dotarłem jeszcze. Znaczy nie, bardziej chodzi mi o to, że tak czy siak w różnych epokach jakieś tam granice właśnie zadawaniu tych pytań zwykle się stawia. I na Zachodzie dzisiaj też są przecież, jest poprawność polityczna w pewnych przynajmniej względach i pewnych pytań nie można zadać. Bo zbyt poważnie traktują filozofów. Powinni nas ludzie traktować niepoważnie i wtedy moglibyśmy sobie zadawać pytania, jakie chcemy. Oj, nawet to nie wiem, nawet komikom się dostaje przecież. Czasami jak żart idzie za daleko, się dostaje nawet komikowi. Właśnie nawet pewnych żartów nie można robić. No to ja, to ja uważam, że powinniśmy mieć dyspensę. Okay, jak mówił Heidegger, pytanie jest pobożnością myśli. I jest coś w tym głębokiego. Choć ja Heideggera poza główną jego książką nie jestem w stanie czytać, ale on dużo, dużo ważnych rzeczy powiedział. I takie, ja myślę, że nie byłoby źle. Bo zobacz, weź. Na przykład ludzie sądzą, że jak się pozbędziemy moralności, etyki, ostatecznych wartości, to ludzie będą robić z jakiejś straszne rzeczy. Mam link do tego, jeśli chcesz, to ci podeślę. Któraś z badaczek na jakiejś wyspie powiedziała ludziom, którzy jej zaufali, że wszystko mogą robić. I co, zabijali się? Nie. Tylko biegali i krzczeli. A potem się uspokoili i wrócili do siebie. Może człowiek nie jest taki zły. Z natury, okej. Okay. Czyli że może tak, może... Może gdy pozwolimy sobie zadawać to ostateczne pytanie nie dla zanegowania, to będziemy mieli większy zysk niż stratę. Zgoda, ale to, że oni tam biegali, krzyczeli, a nie zabijali się, to nie znaczy, że nie było tam wartości, że one zniknęły, że pozbyliśmy się tych wartości. Może oni po prostu tak naturalnie te wartości szanowali. Muszę się z tobą zgodzić. Można i tak to zinterpretować. Ja to sobie ująłem tak, ponieważ ja się zawsze bałem, że jak się pozbędę etyki, to będę czymś strasznym. Ale może, no bo ja spróbuję cię zaskoczyć czymś innym. Badacze analizują, kiedy ludzie dokonują takich bohaterskich wyczynów, typu słynny rzut po dziecko, które się topi. Otóż wtedy, kiedy nie myślą, nie zastanawiają się, tylko myk. Więc może człowiek, nie chcę powiedzieć, że człowiek jest u spodu w sposób wrodzony, dobry, choć mam taką skłonność. Znaczy, to byłoby fajnie by było. No, natomiast myślę, że strasznie boimy się tych pytań, bo boimy się, że zaraz zaczniemy się wszyscy zabijać. A może wcale nie. Namawiałem
kiedyś studentkę, żeby zdradziła. Nagrywa się, do. Zdradziła swojego partnera. Na żywo. Bardzo się na mnie obraziła i przestałem. Ale mnie chodziło o to, żeby pomyślała, co będzie. Dokonała, jak chciał Popper, w umyśle przewidywania zdarzeń i odpowiedziała sobie na pytanie, co jest w tym złego. A ona to wzięła jako namawianie jej do takich strasznych... Czyli nie tyle namawiałeś, co zapytałeś, co by było, bo to gdyby były zdradziła. Zajęcia. No. Na zajęciach rozważaliśmy akurat wtedy problem emocji. Żeby była jasność, nikt tu nie namawia nikogo do zdrady. Tylko pytanie, dlaczego niezdradzanie nie, jest... Nikt. Nie, no. Ale rozumiemy, że tutaj raczej zadajemy pytanie, dlaczego zdradzanie jest złe. Tak, mnie chodzi o naprawdę o to, żebyśmy sobie mogli, my filozofowie, pozwolić na każde pytanie, każde radykalne i zobaczymy, dokąd to nas doprowadzi. Może wcale nie idzie tak źle. To jest drugi Dobra, powód. Okay. Trzeci, dla mnie filozofia musi coś robić. Jeśli ja często słyszę, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Jest to po prostu, ja nie wiem, co ten człowiek ma na myśli, tak jakby komuś powiedzieć, jestem głodny, ale nie jem w ogóle nigdy, no bo czasami się nie je z powodów różnych. Tak. To jest dla mnie absurdalne i moim zdaniem filozofia musi coś w nas zmieniać. Musi zwiększać naszą autonomię. I to jest trzeci punkt. Mówiąc krótko, dzięki filozofii jesteśmy bardziej autonomiczni. Zauważ, że nie używam słowa wolność, ja się go boję. Roztrzaskałem się na ścianie wolności 5 lat, szukałem, analizowałem i po prostu jest dla mnie za trudne. I nagle przyszło mi do głowy, żebym dał sobie z tym spokój i zajął się czymś dla prostszych umysłów, czyli dla mnie, czyli problemem autonomii. Bo niezależnie od tego, czy ci fizycy wykażą, że wszystko jest zdeterminowane, a według mnie nic takiego nie wykazują i do tej pory nie wykazali, prawa fizyki tylko mówią, co mamy nie robić, a nie co robić. Mój kolega Andrzej się ze mną nie zgodzi najprawdopodobniej i powie, że idź się poucz trochę. Pozdrawiamy Andrzeja, który tutaj był przed tobą jakiś czas temu. Ale zobacz, dopóki nie będzie tak, że przy pomocy superkomputerów, mając wydarzenia początkowe i prawa, nie będziemy mogli wydedukować, co będzie dalej, to według mnie dopóki to się nie zdarzy, a nie wygląda na to, żeby się miało zdarzyć, może próbujmy w ramach ograniczeń, w jakich jesteśmy, stawać się bardziej autonomiczni. I filozofia musi cię zmieniać. Jeśli nie zmienia cię, jak ja rozmawiam z katolikiem czy chrześcijaninem, to pytam go, co zrobiłeś dzisiaj dla Jezusa? Co to znaczy? Jezus powiedział, znaczy uczniowie go pytali, jak pewnie pamiętasz, jak cię rozpoznamy? On mówi, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie i tak dalej. Codziennie to pytanie sobie musisz zadać. Filozof codziennie musi troszeczkę zwiększyć pole swojej autonomii, czyli wykorzystując wszystko, co ma pod ręką. Czy świętego Tomasza, koncepcję emocji, która jest genialna. Zresztą miałem wykład na Kulu i nieźle został przyjęty ta część dotycząca Tomasza, bo reszta to strasznie. No ale nic ci się nie stało, widzę, nie, że jesteś nie, tu cały i zdrowy. Nie, ja na Kulu dużo czasu spędzałem, trenowałem tam karate chrześcijańskie, ale to ci kiedyś innym razem, tak, to karate innym razem. Ale wróćmy, no. I teraz tak, wykorzystujesz wszystko, co masz. Ja na przykład wykorzystuję biologów ewolucyjnych do tego, żeby zwiększyć pole mojej autonomii. Wykorzystuję psychologów, którzy piszą o emocjach, a także filozofów, jak Schellera. Wykorzystuję wszystko, co mam, żeby być bardziej autonomiczny. To znaczy, co to znaczy autonomiczny? To znaczy, no właśnie, że mogę... Czy to nie jest tak, że to autonomiczny to jest tylko powiedziałeś, że o ścianę wolności się rozbiłeś, a czy to nie jest tak, że ta autonomia to jest po prostu tylko inne słowo na tą samą rzecz? Nie, bo wolność się nie stopniuje. Albo jesteś, albo nie. A autonomia się stopniuje. Podam ci przykład palenia. Jeżeli palisz, to jesteś nieautonomiczny wobec niepalenia. A jeżeli palisz 20 i ograniczysz do 10, to twoje pole autonomii wzrosło. Jeśli na przykład siedzisz sobie i nagle czujesz straszliwy smutek, że nie masz dzieci, a ja nie mam dzieci swoich, nigdy nie chciałem. Co nie znaczy, że nie wychowałem innych dzieci, ale to inne, znaczy próbowałem, może tak. Nie najlepiej mi to poszło, ale próbowałem. Ale dobra, i nagle ogarnia cię smutek, że nie masz dzieci. I wtedy myślisz sobie, ale chwilę, czy to jest mój smutek?
To jest smutek ewolucyjny, to jest adaptacja. Ona skłania cię do tego, żebyś się rozmnażał, czyli zwiększył prawdopodobieństwo skopiowania się genów do następnego pokolenia. I wtedy mówisz tak, i co mam z tym zrobić? No nic, on nie zniknie, ale jeśli to wiesz, to on słabnie, wiesz? On słabnie. Jeśli powtórzysz to kilka razy, on zaczyna znikać. Twoje pole autonomii wzrosło. Oczywiście on potem wróci u jednych części, u mnie rzadziej akurat. Natomiast albo na przykład siedzę wczoraj, już kończę. Nie, dobrze. I ogarnęło mnie absolutne poczucie samotności, że jestem sam na świecie, że nikt ze mną nie chce rozmawiać. Co, że czytam te książki. Falsyfikujemy właśnie. Ale pomyślałem sobie, po pierwsze, tak nie jest. No właśnie. Po drugie, każdy jest w tym sensie samotny. Kiedy byłem w szpitalu onkologicznym, wszyscy umierali na mojej sali. Każdy z nas był w tej chorobie samotny i może się do tego trochę przyzwyczaj. A po trzecie, no i co z tego? Ojejku, że cię ogarnęło samotność. I zobacz, w tym momencie leci reklama w telewizji, jakaś stara osoba jest przedstawiona i ona taka jest smutna, że nikt jej nie odwiedza. Mówię, jeszcze wzmacniają to. Gdyby ten człowiek wiedział, że jest wzmocniony przez reklamę i on myśli, że on powinien nawet czuć się samotny i do tego doszło od biologiczna samotność, czyli lęk przed izolacją, to, nie, to jest koniec z nim. A jeśli jest filozofem, też cierpi, ale... Czyli uświadomienie sobie jakby źródeł tego cierpienia trochę cię wyzwala, przynajmniej osłabia. To, słuchaj, to co mówię, to nie jest jakiś wymysł czy jakaś spekulacja. Ja tym żyję od wielu lat. I na tym ta autonomia by polegała, że się tak, uwalniasz że dzięki, od tych rzeczy. Dzięki filozofii, dzięki temu co wiesz o człowieku, o poznaniu, o wiedzy, o działaniu mózgu także, jesteś bardziej autonomiczny wobec świata. Nie musisz robić, bo masz trzy opcje. Albo być genoidem, czyli realizować zamiary w cudzysłowie genów, albo memoidem, czyli jednostek społecznych, albo transgresistą, do którego cię będę namawiał, czyli realizować swój projekt. On się łączy z religią, ale nie musi. Mój się nie łączy, ponieważ niestety kocham religię, ale nie jestem osobą religijną, ale chciałbym. Może się to kiedyś zdarzy. Nawet Kołakowski mnie nie namówił. Profesor Kołakowski. Boże. To tak jak z Wittgensteinem, no, nie uprawiał ostatecznie metafizyki, ale chyba czuł tęsknotę za metafizyką. To pewnie. Ile tam jest test metafizyczny. No więc właśnie. Ale dobra. I czwarta rzecz, bo ja tu chociaż trochę porządku, bo były te trzy, że jest ogólne. Radykalne pytania i teraz... Czyli, że filozof też zmienia swoje życie, tak. Wykorzystuje to, robi. Nie ma, żeby być filozofem niepraktykującym. Tak, nie może być. Nie może być. No i ta czwarta rzecz, bo mówię, że cztery. Nie wiem. A, no to nie wiem. Nie, muszę wiedzieć. No niech będą te trzy. Jestem zmęczony. Całość, nie. Dobra. Nie, muszę sobie przypomnieć. To zaraz na pewno w dalszym ciągu. Nieświadomość mi przypomni. No, dokładnie. Natomiast chciałem dopytać w takim razie, jak mówiłeś jeszcze o tej autonomii, no. O wykorzystywaniu, ty mówisz sam, że biologów ewolucyjnych wykorzystujesz, no bo tak. Zejdźmy trochę na ten ewolucjonizm, że tych biologów ewolucyjnych wykorzystuje, no biologów, dzisiaj prawie każdy biolog jest ewolucyjny, nie ma chyba no. I nieewolucyjnych, to w jakim sensie ich wykorzystujesz, żeby zwiększać swoją autonomię? Wiesz co, tu jest problem tego, czym jest ewolucja. Okej, no to może powiedzmy dosłownie dwa słowa. Otóż nie wiadomo. To znaczy samo słowo... Dokładnie dwa. Samo słowo znaczy rozwija mnie. I filozofowie i naukowcy usiłowali jakoś doprecyzować to pojęcie. I próbowano na różne sposoby. Po pierwsze, że jest to taka zmiana, która jest w czasie. No to, ale to jest wiadomo, to samo przez to samo, no jak w czasie to zmiana. Próbowali powiedzieć, że jest to taki proces, w którym byty się coraz bardziej doskonalą. Czyli ewolucja prowadzi do doskonałości. Tu masz to Teilhard de Chardin, punkt omega i tak dalej. Czyli że zmierza do jakiegoś celu, ale nie zaakceptowano tego. Ale, to właśnie, to jeśli już to filozofowie, prawda? Bo biologowie raczej właśnie o tym celu nic nie będą mówić, no wręcz przeciwnie.
O to chodzi. I tu masz pewnie na myśli Kunickiego Goldfingera, który był biologiem i filozofem i napisał książkę Znikąd donikąd. To jest, właśnie to. Natomiast jeśli chodzi o biologów, czyli filozofowie raczej mieli kłopot z tym rozstrzygnięciem, co to jest. Natomiast biolodzy już mają mniejszy problem. I teraz też tutaj trzeba wziąć pod uwagę, przeczytam to, bo jak zacznę to omawiać, to nie skończymy. Jeśli chodzi o koncepcje biologiczne, to obecnie mamy, znaczy udało mnie się znaleźć 8 głównych koncepcji ewolucyjnych. Biologicznych. Biologicznych, tak. To jest lamarckizm, który powraca, wcale nie zniknął. Dawkins chyba popełni samobójstwo, ale no niestety powraca. Znaczy nie wiem, czy niestety. Ściśle darwinowską. Następnie postdarwinowskie, czyli tą, za którą ja się opowiadam, czyli tak zwana syntetyczna, ekologiczno-populacyjna, genetyczno-populacyjna. W to wchodzi jeszcze koncepcja Mendla i prawo Hardego Weinberga. Dookoła niej krążą neutralizmy, mutacjonizmy i kreacjonizmy. Tyle czytania. Natomiast, żeby doprecyzować to, co mówię, sięgnąłem do Darwina i do postdarwinowskich koncepcji, czy do ewolucjonizmu syntetycznego, i tam są następujące tezy. To żeby może uporządkować, czy ja dobrze rozumiem. Czyli ewolucja, sama ewolucja to jest jakiś proces zmiany tych organizmów, tak, długotrwały. To już tam powiedzmy, że już nie będziemy wnikać, no ale jakoś tam na przestrzeni olbrzymiego czasu same organizmy się zmieniały i pewne powstawały nowe gatunki, zanikały. Zaraz to dookreślę. Natomiast, ale chodzi mi tylko o to, a te 8 teorii, które przedstawiłeś... One krążą dookoła Darwina, one jakby, poza lamarckizmem. Zgoda, ale one wyjaśniają mechanizm tych zmian, rozumiem? Tak to możemy potraktować? I sprowadzają się do następujących tez. Po pierwsze, świat nie jest wieczny, ani też nie powstał stosunkowo niedawno. To głosił sam Darwin, tu idę za Meyerem. Czyli nie powstał stosunkowo niedawno, czyli 5000 lat temu, tam Usher mówił, że tam 3,5 tysiąca lat temu, 12 października o 1 po południu. To była pierwsza teza. Druga to jest taka, że byty, które żyją, które nazywamy ożywionymi, się zmieniają, ale nie zmieniają się dowolnie czy kumulatywnie, to znaczy produkują inne byty, które są do nich podobne, a nie identyczne. Następnie dochodzi do podstawowej tezy, że dochodzi do specjacji, czyli powstawania nowych gatunków. I to jest bardzo mocna teza, ponieważ, jak to powiedział Dennett, trójka może stać się siódemką. Mówiąc krótko, jest to wbrew naszemu wrodzonemu, według mnie, czyli ewolucyjnemu, esencjalizmowi. Gatunki mogą tak się zmieniać, że gatunek A jest zbieżny z B, B z C, a C już z A w ogóle. Następnie, że mechanizmem zmiany jest dobór naturalny, ale nie tylko, głównie dobór naturalny, i że te wszystkie zmiany dokonują się stopniowo, czyli teza gradualistyczna. Powtórzmy, nie wszystko, świat się zmienia, byty tworzą podobne, ale nie identyczne. Dochodzi do specjacji, czy powstania nowych gatunków. Dzieje się to dzięki doborowi naturalnemu i zmiany te są stopniowe. Dookoła wszystkich tych tez toczą się spory. Niestety naukowcy, a nawet filozof Fodor napisał świetną książkę, gdzie się Darwin mylił i zanegował dobór naturalny. To już jest koniec. Po prostu trzeba odróżnić dwie rzeczy. To, co mówią naukowcy, którzy powiedzmy rozwiązują problemy typu czym jest percepcja albo kim jest człowiek z punktu widzenia biologicznego, przyjmują teorię ewolucji, ale w nią nie wnikają. Nie bawią się to. Przyjmują jako założenie. Tam nie znajdziesz teraz, co to jest ta ewolucja, tylko przyjmują, że będą ci mówić coś takiego. A że ewolucja to jest takie zjawisko, w którym byty postępują w ten sposób, że zwiększają prawdopodobieństwo z kopii genów do następnego pokolenia i na tym poprzestają. Natomiast kiedy zaglądasz do samej ewolucji, i to jest właśnie nauka, ta niepopularna, tylko nauka w ścisłym sensie, to tak naprawdę to tam bez przerwy toczą się spory. O wszystko, co powiedziałem.
gradualizm z punktualizmem, mocny spór. Dalej, co do specjacji, słuchaj, co się dzieje ze specjacją? No, oczywiście jest definicja praktyczna gatunku, że to jest grupa populacji, które się nie krzyżują. Ale ja się temu przyjrzałem, bo mnie to interesowało i znalazłem, żebyś nie mówił, że wymyślam, 47 głównych koncepcji gatunku. Definicji. 47, a Coyne, którego uwielbiam, napisał książkę pod tytułem Ewolucja jest faktem, Evolution is true, to tłumaczenie na polski, obydwa fatalne. Ja nie wiem, jak on sobie na to pozwolił, bo na 37 stronie stwierdził, że nie jest faktem. Ale wiesz, być może książka musi się sprzedać. Ale to jest świetny naukowiec. On mówi, że jest 130. No definicji gatunku. Definicji, to ja tobie, który znasz się na tym, pokazuje, jak to jest bardzo skomplikowane. A weź pojęcie doboru naturalnego. Ja już nie chciałem tu cytować, ale znalazłem chyba ze 12 głównych określeń. A gradualizm. Gradualizm da się połączyć ze skokami, tylko nie z gwałtownymi zmianami. Ale chodzi mi o to, że w nauce, kiedy patrzymy z takich książek popularno-naukowych, to wszystko jest fajne, zgodnie z Fleckiem, czyli studenci dostają podręcznik, w podręczniku wygląda na to, że do tej pory to były pomyłki, a teraz mamy prawdę i wszystko jest w definicyjkach. Ale jak zaglądasz do naukowców, to tam aż się dymi od problemów. I to jest właśnie nauka, gdzie wcale nie wszystko jest określone. Nie, oczywiście, ale czy nie mają jakiegoś ogólnego konsensusu, bo oni może się kłócą tam w szczegółach, jak tam zdefiniować ten gatunek, powiedzmy, ale zasadniczo się zgadzają, że to się zmienia, powstają jednak nowe rodzaje przedmiotów, czy je nazwiemy gatunkami, czy jakoś inaczej, to już tam, czy jak dokładnie wyznaczyć granice między tymi różnymi gatunkami, to już tam inna, mniejsza o to, ale jednak się zmieniają. I że tym głównym motorem zmian no jest dobór. Są przypadkowe mutacje i dobór naturalny. I pięknie to ująłeś. I tu jest właśnie ten problem, że darwiniści twierdzą, że mutacje nie są przypadkowe, no bo i tu mamy 15 znaczeń słowa tak. Przypadkowy. Okay. Natomiast im chodzi o to, że one nie służą dobru indywiduum. Tak. I w tym sensie są przypadkowe. Okay. Znaczy nie są. I tu się zgadzają i jest konsensus dotyczący naturalizmu, czyli nie wyjaśniamy ewolucji zjawiskami supranaturalnymi. Mhm. I co do tego na pewno jest konsensus. Na razie nikt tego nie podważa, a tezę Fodora, że dobór naturalny nie dał rady, niestety naukowcy, znaczy niestety, bo mnie ciekawi, żeby to nie było takie, naprawdę coś mi się robi, jak czytam książkę, że ewolucja jest faktem. To jest nierzetelne pisanie takich rzeczy. Tak nie można pisać. Nic nie jest faktem. Jak może teoria być faktem, to ja nie wiem. No ale właśnie, żebyśmy odróżnili, bo rozumiem chyba przynajmniej tak tego Fodora, że ewolucja jest faktem w tym sensie, że sam ten proces zmian jest faktem, natomiast teoria właśnie wyjaśniająca, jak dochodzi do tych zmian, no ona już nie jest faktem, no to jest teoria. No, tu chyba widziałeś jakieś kota? Widziałem, zdarzyło mi się. Nie widziałeś. Nie widziałeś. Dlaczego? Tak sądzisz. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Widziałeś coś, co zidentyfikowałeś jako kota. Musisz mieć teorię, żeby coś zidentyfikować. I w tym sensie nie ma faktów, tylko są ujęcia teoretyczne danych zdarzeń. Zgodzisz się, czy nie bardzo? No, ale mogło być też, to co powiedziałeś, wciąż nie wyklucza tego, że ja widziałem kota jednak. To, że to, co widziałem, zinterpretowałem jako kota, bo mogłem widzieć psa, którego zinterpretowałem jako kota. Nie mogłeś widzieć psa, bo musiałeś mieć identyfikację psa za pomocą teorii, czyli pojęcia psa. A skąd go wziąłeś? Czy można w ogóle widzieć psa? Nie. A czy pies może, no nie wiem, siedzieć na podłodze? Na pewno coś jest, co realnego w dodatku, co identyfikujesz jako psa i co ci pozwala przewidzieć jego zachowania, a jak masz wątpliwości, idziesz do specjalistów i oni ci, mamy ogromną wiedzę na temat psów. Natomiast moim zdaniem jest tak, że któregoś dnia może, za przeproszeniem, szlak trafić tę całą wiedzę i okaże się, że to nie było psem. Okej, ja rozumiem. O psie nie ma dyskusji, ponieważ nikomu nie zależy na tym, żeby robić problem. A zobacz, co z kobietą się stało.
Było wiadomo, kim jest kobieta, mieliśmy ją zdefiniowaną, wszystko było fajnie, aż okazało się, że to nie jest takie proste pojęcie. Nie chcę powiedzieć, że okazało się, że to jest konstrukt społeczny, z czym się nie zgadzam, choć oczywiście istnieje konstruowanie roli kobiety. Natomiast chodzi mi o to, że nagle okazało się, że to, co myśleliśmy, że jest pewne, tak jak widzenie psa, przestało być pewne. Nie, okej. Okay. Tylko to są jakby, wydaje mi się, wciąż dwa poziomy. Jeden, że nam się wydawało, że coś tam jest, a druga, mogliśmy na przykład odkryć, że to nie jest właśnie tak, jak nam się wydawało dotychczas, że jest. Jeśli będziemy mieli teorię, która jest bezzałożeniowa, niepodważalna, to tak. No tak, tak, tylko takich... Przechodzimy po prostu od jednych do drugich. Okej, okay, zgadzam. No okej, okay, dobra, dobra. I teraz, ale nie. I teraz wróćmy do tego pytania. W takim razie ta teoria biologiczna ewolucji, jak można ją wykorzystać, żeby tą autonomię swoją filozof mógł zwiększyć? Bo powiedziałeś, że wykorzystujesz biologów ewolucyjnych. I teraz to jak? Tak, zamiast czytać te rzeczy, które są istotne, bo inaczej musimy to rozwijać, spójrz na to, jak to się dzieje. Teoria ewolucji według mnie jest teorią głęboko filozoficzną, ponieważ jest ogólna. A jak wiesz, ja lubię ogólne rzeczy. Tak, jest ogólna. Teoria ta może ci pokazać, jak się łączy świat fizyczny ze światem życia, w jaki sposób. Zadaj sobie pytanie, dlaczego, powiedzmy, bańki mydlane mają sferyczny kształt? Bo taka jest stabilna konfiguracja powłok wypełnionych gazem. Czemu kryształki soli są takie, a nie inne? No bo te czynniki, z których się składają, są stabilne w takim ułożeniu. Czemu kamień jest stabilny? No bo atomy drgające w sieciach krystalicznych są tego typu, że utrzymuje go w tym położeniu. On utrzymuje stabilność. A teraz co się dzieje? Pojawia się pierwszy replikator, nasz przodek. Może to był kryształ. Tu tylko jedna uwaga. Współczesnych teorii powstania życia jest około 180, więc naprawdę ja wybieram jedną z wielu. Tak, tak. Bo do czego zmierzam, do tej autonomii? I teraz zobacz, co się dzieje. Ten kryształ się replikuje, czyli jest replikatorem. Pobiera. Na różne sposoby można się replikować, ale potrzebna jest energia z otoczenia. Mówiąc krótko, zaczyna się tak zwana walka o byt. Niektóre są bardziej płodne, niektóre są mniej płodne, niektóre... Ale w każdej replikacji może pojawić się błąd. Zwykle on niszczy to urządzenie, ale często okazuje się pozytywny dla niego, czyli dla rozmnożenia się. I takie urządzenia stają się coraz bardziej powszechne. I teraz Dawkins stwierdza tak. Aż w końcu wynalazły swoje maszyny przetrwania. Są w tobie i we mnie, i jesteśmy ich maszynami przetrwania. Mówiąc krótko, zbudowały nasze mózgi, nasze umysły, tak, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zreplikowania się. Powiedz, stary, co ty mi za bzdury klepiesz o jakichś replikatorach? Gdzie tu jest autonomia? Otóż właśnie, że jest. Zaraz ci pokażę jak. Opowiadam się tu za koncepcjami dość współczesnymi, według których kora przedczołowa odpowiedzialna za decyzję jest u ludzi do 30 niedorozwinięta, co jest adaptacyjne, ponieważ oni uczą się nowe. Mówiąc krótko, mamy sposób wrodzony niewrodzoność, tak ujmijmy to. Ale według mnie emocje niektóre nie są tego typu, to znaczy są wrodzone. I teraz spróbuję ci zrobić test. Jeśli mam rację, to te emocje, bo co robią emocje? Zwykle psycholodzy opowiadają takie rzeczy, że mi się niedobrze robią. Na przykład mówią o negatywnych emocjach albo o pozytywnych emocjach, co jest bzdurą, ponieważ to emocje sprawiają, że coś jest negatywne lub pozytywne. Czyli bez nich nic nie byłoby pozytywne lub negatywne, w związku z czym to metaemocje mogą być negatywne lub bardzo ściemnią. Powiedzmy, że się boisz, strach sprawia, że coś jest groźne, i to jest, a kiedy boisz się strachu, to wtedy jest to dopiero negatywna emocja. Natomiast od strachu widzisz coś jako zagrażające. I powiedzmy, że te emocje są modułami wrodzonymi, czyli są adaptacjami i one ci mówią, co jest ważne. I z punktu widzenia ewolucjonistów, co jest ważne? Po pierwsze, ty sam, czyli żebyś był zdrowy, żebyś miał odpowiednią temperaturę, żebyś był najedzony, żebyś nie był chory i tak dalej. Mówiąc krótko, nakierowują emocje na ciebie. Jesteś ważny. Dalej, mówią ci, że ważny jest partner lub partnerka.
To jest ważne. Miłość, nienawiść, zdrada. Jak zdobyć partnera, utrzymać, jak go zostawić, jak go zdradzić. Tu pojawiają się takie emocje jak zazdrość i tak dalej. Dzieci, waga dzieci. One ci mówią, dzieci są ważne. Musisz mieć rodzinę. Jak nie, to będziesz samotny i rozpadniesz się. Twoje życie nie ma sensu. Od 10 lat przeglądam portale, na których kobiety wypowiadają się, niektóre są bezpłodne, ale mają problemy z zajściem w ciążę. I uwagi innych są takie. Jak to? Nie masz dzieci? To twoje życie jest bez sensu. Mówię, Boże, przecież to ludzie piszą. Nie, to nie ludzie, to geny. Jak można powiedzieć, że życie człowieka jest bez sensu, jeśli nie ma dzieci? Owszem, ważne są dzieci. Ja jestem wielkim fanem dzieci. Sam ich nie chcę, ale jak to mówił filozof, nie mam dzieci, bo kocham dzieci, ale bez tych dzieci nie miałbym studentów, moje życie nie miałoby sensu. W tym sensie jestem za. Natomiast nie róbmy z tego takiej wielkiej afery. Dalej masz emocje, które ci mówią, że ważni są krewni. Emocje, które ci mówią, że ważna jest przyjaźń. Mówiliśmy o przyjaźni. Przyjaźń jest bardzo ważna. Agresja, wojna. Na wojnie możesz mnóstwo zyskać. Przypomina sobie te lodówki, które, wiesz, kradli Rosjanie. A jak weszli Amerykanie, Francuzi, Rosjanie, Polacy do Berlina, niektórzy badacze twierdzą, że tam było 200 tysięcy gwałtów. I to wcale nie rosyjscy. Tak samo Amerykanie, Włosi, nie, Włochów nie było, Francuzi, wszyscy gwałcili, bo im się to opłaciło biologicznie. Zamiast się starać o kobietę, mogli być jako genoidy, że się tak wyrażę. Mhm. I zobacz, dalej, ważny jest twój status, twoja pozycja. Ja naprawdę się przejąłem tym naszym spotkaniem. Myślę, że czemu ja się tak przejmuję? Pomyślałem sobie, bo chcę coś ważnego powiedzieć, a potem sobie pomyślałem, nie, bo się boisz, że coś głupiego powiesz i się ośmieszysz. Mówię, o nie, nie, tak nie będzie. Dalej wiedza jest ważna, ale nie wiedza filozoficzna o istnieniu lub istocie, która jest ważna dla niektórych ludzi, szaleńców jak my. Natomiast chodzi o takie radzenie sobie w życiu. I teraz moje pytanie jest, czy to, co wymieniłem, jest ważne dla ciebie? Te emocje różnego rodzaju. Te sfery, które wygenerowałeś. No dużo wymieniłeś ważnych oczywiście. I teraz możesz powiedzieć, możesz nimi manipulować, ale jeszcze tylko jedno zdanie na ten temat. Zablokuj mnie. Ewolucjoniści z obszaru psychologii ewolucyjnej mówią, to co mówisz, to są banieluki. To nie musimy studiować ewolucjonistów. Wystarczy babcię zapytać. A ja ci powiem, co ty konkretnie chcesz. I teraz ci mówię, co konkretnie chcesz według nich. Po pierwsze, będziesz miał skłonność do partnerki, jeśli jesteś heteronormatywny, do partnerki nieco młodszej, 2-3 lata. Po drugie, będziesz miał skłonność, nie będziesz, bo jesteś mężczyzną, jeśli się z nim utożsamiasz. Względy ekonomiczne będą mniej ważne, ale dla twojej partnerki o wiele bardziej. Następnie, będziesz się starał, żeby nie być jakiś chory, mieć krost, a u kobiet to w ogóle jest jakaś obsesja. Poszedłem kupić sobie krem do golenia ostatnio, wszedłem do jakiegoś sklepu i tam było chyba ze 60 regałów z tymi różnymi pomadami. Ja myślałem, ja już dawno tam nie byłem, w związku z tym doznałem szoku. Dalej, czyli młodsza, zdrowa, dalej, kochająca cię. A co to jest miłość? Miłość to jest ściema genów, żebyś był z drugą osobą, był z nią długo, bo to nie jest tylko namiętność, i odchował dzieci. Dalej masz konkretne rzeczy. Będziesz cenił u kobiety zgodność kulturową, czyli nie będziesz z kobietą, która ci jest zupełnie obca, bo to lepiej genom rokuje. I teraz jaki to ma związek z moją autonomią? Bo możesz temu wszystkiemu powiedzieć nie. To znaczy nie możesz się od tego zupełnie wyzwolić. Natomiast możesz powiedzieć, a ja z tego nie będę robił takiej afery. Dzwoni do mnie tydzień temu moja znajoma i mówi, że jest bliska samobójstwa, bo ją zostawił jej mąż. A jak widzisz, jestem trochę już podstarzały. Wie, ale co się stało? Bo dowiedział się, że dziecko nie jest jego. Ja mówię, ale przecież to mądry człowiek jest. No ale tak się mi zdarzyło. Ja mówię, ale jakie to ma znaczenie? Przecież on go wychował, zmieniam teraz dane. On go wychował, on się nim zajmował, no ale on nie jest jego ojcem. Wie, jak to nie jest jego ojcem? Bo co? Bo nie wstrzyknął ci materiału genetycznego? Miłość do dziecka nie polega na tym, że
jest twoim descendentem biologicznym, tylko że się nim zajmujesz, kochasz go, to on jest jego ojcem. Nie, zostawia mnie. Zobacz, jak silna biologia. A gdyby był filozofem, to by trochę wyluzował. Może nie byłoby mu fajnie, bo kto lubi być oszukiwanym, ale według mnie nie byłby to taki problem. Czyli, że filozofia nas uwalnia od tych różnych problemów, bo, ale to tak znaczy, jak i wcześniej było, że znamy źródła tych różnych, jestem świadom, że te emocje mną targają, ale jestem świadom, że te emocje mają tylko takie podłoże biologiczne. Niekoniecznie, tak, biologiczno-społeczne, no, tak. Nie muszą i mogę być w związku twoje. Z tym nie muszę się aż tak bardzo nimi przejmować. Tak. Jeśli to wiesz, ale wygłuszam musisz to wiedzieć. Te emocje, tak. Wygłuszam trochę. Musisz to wiedzieć i w to zaakceptować to całym sobą. Okej, okay, ale czyli rozumiem, że zgadzałbyś się z Dawkinsem, z tym pomysłem samolubnego genu, że co, że jesteśmy trochę takimi wehikułami dla genów właśnie? Tak, ale sam Dawkins stwierdził, że ale po to właśnie napisałem tę książkę, żebyśmy mogli nie być ich tylko wehikułami. Mhm. I zarzuca mu się determinizm biologiczny i że on w ogóle przeczy wolności ludzi, ale on sam w swojej książce, trzeba przeczytać jego książkę, mówił, że mało tego, jesteśmy też wolni od memów, a sam to wytworzył niejak. Znaczy, wcześniej już filozofowie to robili, za ale on nadał memach, temu tak wielki zakres. Natomiast on w żadnym razie nie był ani deterministą, ani właśnie przeciwnie. On mówi na przykład, że istnieje czysty altruizm. Mhm. Ja się tak tym przejąłem, że co roku idę na cmentarz i 500 daję jakiemuś komuś tam biednemu bardzo, i szlak mnie trafia, bo wcale tego nie chcę, ale zmuszam się, żeby być czystym altruistą. Potem tego bardzo żałuję, ale z drugiej strony się jakoś cieszę, że się przezwyciężyłem. Robisz cały czas, mówisz co roku, no to jednak nie porzucasz tego pomysłu. Nie. Okej, okay, no dobra, dobrze. Tylko jeżeli to byłaby, czyli my jesteśmy niby wytworami genów, tylko taką sztuczką, żeby geny mogły się replikować. Szczególnie tak? Miłość, to jest coś strasznego. No okej, okej. Okay. Miłość to paranoiczne, ale wspaniałe. Czyli co, chcesz powiedzieć, że jednak mimo wszystko jesteśmy w stanie jakby trochę oszukać te geny, że te geny nas wytworzyły po to tylko, żebyśmy my jesteśmy byli wehikułem do replikowania, ale my jesteśmy w stanie, jak to nazwałeś, tą autonomię. Teraz wchodzi, musimy wyjść poza naturalizm w kierunku czegoś, co Kołakowski nazywał transcendentalizmem. On uważa, że to, o czym teraz mówiliśmy, czyli to dążenie do autonomii, ja pozwolę sobie precyzyjniej to określić, bo inaczej będzie to wszystko niewygodne. Otóż Kołakowski twierdzi, że biolodzy i tacy ściemniacze jak Mordka to są krętacze. Znaczy nie powiedział mi tak, zresztą gdzie bym miał mi to powiedzieć. Gdyby mi powiedział, to bym się ucieszył, ale to za wysokie progi jak na moje nogi. Natomiast on mówi, ale to jest wszystko dorabianie teoryjek, dlatego że to wszystko jest w ramach naturalizmu, a w ramach naturalizmu ostatecznie kończy się to dążeniem natury do stabilizacji, czyli do replikacji. Jedynie transcendentalizm nas może wyzwolić. Transcendentalizm to jest stanowisko, w której człowiek jest, można powiedzieć, ontologicznym nowym. I Kołakowski to wprost pisze. Krótko mówiąc, wierzymy, on wypowiada się za siebie i tam argumentuje za tym, w brak ciągłości drzewa życia, czyli osobne fiat, które powołało nas do istnienia. I Kołakowski mówi, że trzeba się przyjrzeć zaletom transcendentalizmu, do którego zalicza przede wszystkim religię, która daje nam sens, a nauki empiryczne ci powiedzą w szczegółach, co zrobić, co ci się wydziela, a nie dają ci ogólnego sensu. I wskazał na ogromne zalety transcendentalizmu, czyli koncepcji, według której człowiek nie redukuje się do genów, do memów, do niczego, jest osobnym, można powiedzieć, osobnym, ontologicznym pęknięciem na drzewie natury. Boże, jakie ja rzeczy mówię. I mówi, zwróćcie na to uwagę, ile transcendentalizm daje. Tutaj się liczy prawda, tutaj się liczy dobro, tutaj się liczy miłość. Kołakowski mówi, no jak to? Jak człowiek, byt zoologiczny, nawet jeśli tam jest, może się ustosunkowywać do tego, jak mógł wymyśleć coś takiego, jak logion Jezusa, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jak to w ogóle może służyć biologii? Przecież to jest absurd. I nie chodzi o to, że ludzie tego nie robią. Chodzi o to, jak w ogóle mógł byt biologiczny coś takiego wymyśleć. Przecież to się w głowie nie mieści. Kołakowski mówi, przestańcie udawać, że jesteście naturalistami
I zwróćcie uwagę na to, że człowiek dąży i do prawdy, w sensie transcendentalnym, husserlowskim, i do dobra nieredukowalnego do użytku, i do miłości niesprowadzalnej do zajmowania się dziećmi. A to jeszcze nie wszystko. Bez religii, według Kołakowskiego, tu akurat odnosi się do religii, nie znajdujemy dobra i zła różnego od empirycznie doświadczonego bólu i cierpienia, a wtedy zawsze możliwe jest zwycięstwo nihilizmu. Dalej. Doświadczenie tabu religijnego i złamania tabu jest niezwykle istotnym ostrzeżeniem przed wprowadzeniem chaosu do świata, w którym żyjemy. Bez absolutu idea prawdy nie ma żadnego sensu, a jeśli Boga nie ma, wszystko wolno. Partycypacja w porządku transcendentalnym umożliwia relacje osobowe, a nie tylko oparte na rachowaniu zysków i strat. Nie tylko do czego mi służysz. Także zwykły akt zaufania o sobie jako takiej, bez dywagacji, bez sprawdzania. I sama idea, natomiast Kołakowski twierdzi, że sama idea dowodzenia wiary, jeśli chodzi o religię, jest wewnętrznie sprzeczna i to jest raczej akt, kiedy Jezus mówił, jestem prawdą, drogą i życiem, to nie mówił prawdy naukowej, tylko mówił o tym, co masz ze sobą zrobić. To nie jest, to w żadnym razie nie jest żadna teza naukowa. To jest sposób na przekształcenie człowieka wewnętrzne, które człowiek każdy musi dokonać. I to jest transcendentalizm. Okej, okay, a czyli ten transcendentalizm, rozumiem, jest co? To jest przeciwieństwo naturalizmu w takim razie po prostu? Zdecydowanie. Twierdzi, naturalizm sprowadza się tak. Nie masz tam prawdy, nie masz dobra, nie masz miłości, nie masz zaufania, nic. Nie może się tam to pojawić. Według naturalistów? Według Kołakowskiego. Według Kołakowskiego interpretującego naturalistów. Tak, rozumiem, tak. Że naturalista ma problem z wyjaśnieniem tych wszystkich zjawisk, czy tam fenomenów, które opisałeś. Kołakowski mówi tak, odkąd ludzie, nie tylko Kołakowski, to jest teza Sartre tak naprawdę, kiedy ludzie zdali sobie sprawę z tego, że istnieją, czyli osiągnęli akt samoświadomości, przestali być częścią porządku naturalnego. Wszystko stało się inne. Już nie chodziło tylko o to, żeby skutki były, ale szukają prawdy. Nie tylko chodzi o to, żeby penicylina jest dobra, szukają też dobra. Mówiąc krótko, przekroczyli granice natury, tak twierdzi Kołakowski. Okej, okay, czyli co? Czyli naturalizm nie jest naszym przeznaczeniem? No okej, okay, to weźmy w takim... Nie, jak nie jest? Bo, czyli mamy tak, naturalizm, transcendentalizm, tylko że to jest oczywiście nie transcendentalizm w stylu Kanta, nie o takie nam rzeczy chodzi, tylko transcendentalizm, tak jak tutaj powiedziałeś, też, że człowiek jest wyjątkowym bytem, którego nie da się i różne twory znaczy, człowieka. Tak, i jest w stanie myśleć w obszarze prawda, dobro, miłość, czyli okay, ale to masz takie... rację z tym kantyzmem, ale też jest w stanie szukać sądów syntetycznych a priori, których na poziomie nauk empirycznych nie masz szansy znaleźć w ogóle, no gdzie. Okej, ale to w takim razie, skoro człowiek nie jest tylko elementem naturalnym, nie jest efektem procesu, to właśnie skąd on się wziął? Skąd ta transcendencja, transcendentalność człowieka? No jak to? Bóg go stworzył. Okej, czyli czy to wymaga... Okej, czyli ten pogląd jest tak, zakłada istnienie, rozumiem, jakiegoś absolutu. Bezwzględnie. Okej. Bez niego ani rusz. Dobra. No więc... jeszcze dodatkowo absolutu osobowego. I tu jest słabość trasy. Okej. Okay. Ale dobrze. No to w takim razie, czy ewolucjonizm biologiczny dopuszcza taki transcendentalizm, czy one się wykluczają? Czy konsekwencją ewolucjonizmu biologicznego musi być ateizm, naturalizm połączony z ateizmem, czy niekoniecznie? Jak to jest? Znaczy, tak. To weźmy to pytanie, bo zawsze się... To ewolucja jest tak szeroko dyskutowana również wśród niefilozofów, myślę, w dużej mierze dlatego, że są podnoszone te wątki dotyczące istnienia Boga. Wiemy, że sam Darwin się już nad tym zastanawiał, że to, co odkrył, wpłynęło na jego poglądy. No więc właśnie, czy teoria ewolucji wyklucza teizm i zmusza nas do naturalizmu, czy nie? W rozumieniu naturalistów ewolucja jest tezą metodologiczną, niestosowania bytów transcendentalnych typu absolut, dusza, anioły, czyste ego transcendentalne. Jest to teza metodologiczna. Od niej nie ma przejścia do tezy ontologicznej, czyli nie dowodzą, że Boga nie ma i tego nikt ci nie jest w stanie dowieść, a nawet nie próbuje. Natomiast oni mówią, no dobra, no ale nauka sobie radzi, empiryzm, ogólnie rzecz biorąc, naturalizm sobie radzi bez Boga, duszy i ducha. To, że nie jest dowiedziony,
To nie ma znaczenia, bo 90% naukowców tam w badaniu, które tutaj gdzieś mam, stwierdziło, że są naturalistami i nie przyjmują Boga, ale zauważy 10 nie. To też się zmienia na pewno w czasie i też co ciekawe inaczej u przedstawicieli różnych dyscyplin. Akurat biolodzy na przykład bardziej są ateistyczni, a fizycy już trochę mniej. Widziałem też takie badania, a jeszcze mniej tam przedstawiciele nauk tych formalnych. Wiesz co, tam w ewolucjonizmie chodzi o to, że mogły powstać tak skomplikowane byty, jakim są ludzie, w wyniku doboru naturalnego, pracującego na przypadkowych mutacjach, bez pomocy Boga. W związku z czym on jest oszczędniejszy ontologicznie. Dokładnie. Nie przyjmuję. Natomiast nie sądzę, żeby ktoś ci dowiódł, że Boga nie ma. Nie, no takiego mądrego to... Ja... Czyli nie jest jednak konsekwencją taką logiczną, czy tam... Nie jest. To jest tylko metodologiczne, a potem przylegasz do tego, zaczynasz myśleć w tym świecie i... Bóg powolutku ci odparowuje, to znaczy nie masz go już nigdzie. Nie znajdujesz go w świecie i tyle. No. Ale są właśnie tacy filozofowie, którzy nie dość, że to, co ty powiedziałeś, że teoria ewolucji nie wyklucza jednak istnienia Boga. No nie jest tak, że udowodni ktoś nieistnienie. Chodzi ci o Plantingę? Tak, to są tacy, którzy wykorzystują jeszcze teorię ewolucji po to, żeby pokazać, może nie pokazać, że Bóg istnieje, ale pokazać problemy naturalizmu. No jest ten słynny argument Plantingi przeciwko naturalizmowi, właśnie opierający się na teorii ewolucji. Jakbyśmy może powiedzieli parę słów o tym argumencie i co sądzisz o nim? Plantinga jest świetnym myślicielem. Znam jego tezy i dlatego go... A! Tolerancja! Ta czwarta. Czwarta. No widzisz, przypomniały ci się. Nieświadomość mi wyrzuciła. To wrócimy do tego, do tej tolerancji za chwilę, ale powiedzmy o tym Plantinga. Plantinga twierdzi, że on jest ewolucjonistą, ale nie jest darwinistą. No. I teraz przyjmuje tezę o starej Ziemi, czyli że to nie została 3000 lat temu stworzona. Przyjmuje tezę o dziedziczeniu z modyfikacjami. Przyjmuje tezę o wspólnym przodku. Plantinga. Tak, i w ogóle to jest wprost przez niego powiedziane. Problemem jego jest, cytuję, niezgodne z wiarą chrześcijańską jest stwierdzenie, że ewolucja i darwinizm nie są że ewolucja nie jest przez nikogo kierowana, co rozumiem przez bycie niezaplanowanym i niezamierzonym. Mówiąc krótko, jeszcze tu dokładnie ci to powiem, Bóg, i to jest zdanie, którego czytam od wielu lat, nie wiem, może mi rozjaśnisz. Bóg powoduje przypadkowe mutacje genetyczne, które są przesiewane przez sito naturalnej selekcji. Weź mi powiedz, albo, ale mutacje bezspornie mogą być zarówno przypadkowe, jak i zamierzone i rzeczywiście spowodowane przez Boga. Ja nie wiem. To są zdania, w których ja... Znaczy, że są wewnętrznie sprzeczne. Moim zdaniem tak. Mhm. Bo kiedy mówi się, czy cud jest możliwy, to według mnie, jeśli Bóg istnieje, to wszystko jest cudem. I to w ogóle cudu nie wyklucza. Bóg może interweniować w świat. Natomiast jeśli się mówi, że coś jest przypadkowe w sensie darwinowskim, mhm, i jednocześnie spowodowane przez Boga, to ja nie wiem, o co tu biega. Znaczy, no... Ja nie jestem specjalistą od Plantingi, no ale możemy to rozumieć na wiele sposobów. Na przykład Heller, którego wspominałeś wcześniej. No, sam ten jest przecież, sam problem miał. Jest księdzem, czy biskup Życiński, no był nawet biskupem. Raczej upatrywali Boga, rozumiem, nie w konkretnych jakichś elementach rzeczywistości. Heller bardzo często wypowiada się przeciwko tak zwanej taktyce God in the gaps, że wsadzamy Boga w te luki. Gdzieś tam nie wiemy, to tam wsadzamy Boga. Tylko raczej, że Bóg jest u podstawy wszystkiego, że jest, no powiedzmy, stwórcą, nadaje sens. Albo... Jak przyjmiesz transcendentalizm, to ja nie widzę powodu, dla którego nie miałbyś widzieć Boga w świecie. Znaczy, tak jak widzisz płonące ognisko jako utlenianie, a coś jako kota, tak samo możesz widzieć Boga w świecie. Mhm. Problem polega na tym, że ktoś inny powie, że to nie jest Bóg, tylko natura. I teraz weź wybieraj między tym a tym. No to odwieczne pytanie. Czyli to jest problem uteoretyzowania obserwacji. Ale i tak, bo Plantingi, ten słynny argument, raczej stara się pokazać coś takiego, że gdyby ewolucjonizm był prawdziwy,
to i naturalizm był prawdziwy, no to jakie są szanse, że nasze władze poznawcze, które my mamy, to są rzetelne władze poznawcze. Tak, jest nawet... czyli jeśli jest prawdą, to nie może być prawdą. Znaczy, nie? Jest taki cytat z Darwina, to pozwól, że ci przeczytam. Plantinga przytacza właśnie ten fragment, to jest sam Darwin. Prześladuje mnie zawsze nieznośna wątpliwość, czy przeświadczenia umysłu ludzkiego, który powstał w wyniku rozwoju umysłów niższych zwierząt, czy te przeświadczenia są w jakimkolwiek stopniu wartościowe lub w ogóle godne zaufania. Czy ktokolwiek ufałby przeświadczeniom w umyśle małpy, o ile w takim umyśle są w ogóle jakieś przeświadczenia? Więc idea jest taka, jeżeli nasz umysł jest produktem ewolucji, zupełnie niezaplanowanym, to jakie jest prawdopodobieństwo, że to, co nam ten umysł podpowiada, jest prawdziwe? Otóż teoria ewolucji nie jest prawdziwa. Która? No jest wiele teorii ewolucji. Mówię o neodarwinizmie. No, nie możesz wykazać prawdziwości nie tylko teorii neodarwinizmu, ale żadnej. Żadna teoria nie jest prawdziwa. Mało tego, żadna nie jest falsyfikowalna, jak wiesz. Znaczy teoria biologiczna? Konkluzywnie. Ale znaczy wiadomo oczywiście, że zawsze pojawia się ten pas ochronny, o którym później pisał Lakatosz i zawsze można zadać się pytanie, czy to teoria została sfalsyfikowana, czy eksperyment coś nie poszedł i może powinniśmy podważyć wyniki samego eksperymentu na przykład. Mało tego, to ma sens. Tak, nie no, okej, zgoda, ale jednak jest konsensus wśród naukowców w większości. Pewne teorie wytrzymują próbę eksperymentalną. Na pewno Andrzej, który być może nas ogląda, by się ze mną zgodził, a inne nie wytrzymują jednak. Jakoś sobie niektóre radzą lepiej niż inne. A wiesz, zwróciłeś uwagę na to, co się w ogóle wyprawia w tej całej noosferze. Na przykład mówi się, że teoria Newtona jest fałszywa, albo ptolomejska jest fałszywa. Zawsze mnie to zastanawiało. Skąd wiedzą, że ona jest fałszywa? No bo mamy prawdziwe. Czyli Einsteina jest prawdziwa. A jednocześnie mówią, że Einsteina nie jest prawdziwa, bo za chwilę może okazać się, że jest do odrzucenia w wyniku nowych danych. A nie może coś, co jest prawdziwe, stać się fałszywe. Zatem nie jest prawdziwa, tylko my sądzimy, że jest prawdziwa. Ale jeśli tylko my sądzimy, że jest prawdziwa, to newtonowska nie jest fałszywa, tylko my sądzimy, że jest fałszywa. To jaką wartość mają te teorie? Znaczy tu chyba chodzi bardziej o to, że jak porównujemy te dwie teorie, właśnie Newtona i Einsteina, to ta Newtona gorzej sobie radzi z testami niż Einsteina, bo i Newtona i Einsteina pozwala nam coś przewidywać, właśnie no, ale ta ma jakby, są rejony, w których Newton już sobie nie radzi, nie potrafi wyjaśnić i ciała niebieskie na przykład zachowują się inaczej niż on by przewidywał. Ale to jest co innego niż prawda. Okej, zgoda. To, pojęcie teoria Newtona, znaczy neodarwinizm nie jest teorią prawdziwą i nie może być, natomiast jest potwierdzoną, dającą analizę dla wielu gałęzi nauk. Dalej, nie mamy nic lepszego. Natomiast nie masz gwarancji, że już jutro nie okaże się, że będzie coś innego. Ale to chyba zawsze w nauce. I teraz, jeśli ktoś mówi, a jeśli teoria ewolucji jest prawdziwa, a z niej wynika, że jesteśmy zwierzętami darwinowskimi, a nasze władze umysłowe są adaptacjami, nie są prawdziwe, to i teoria ewolucji nie jest prawdziwa. No pewnie, zgadzam się. Plantinga ma rację, ponieważ nasz dostęp do świata jest wiarygodny i to jest całkowicie zgodne z teorią ewolucji. Jest tylko wiarygodny i sama ta teoria jest tylko wiarygodna. Pokaż lepszą, dostaniesz Nobla. Dopóki lepszej nie pokażą, ale... Widzisz, tu jest różnica między naukowcami. O, kolejna zaleta filozofów. Ja gdy rozmawiam z moimi kolegami, z fizykami, a raczej rozmawiałem, bo ostatnio część umarła, no cóż, tak jest życie. Ja też już niedługo, ale dobra, nie idźmy w tę stronę. I teraz popatrz, oni nie mają w ogóle wykształcenia historycznego. Nie mają czasu na to. Oni zajmują się tylko tym, co jest teraz. Mało tego, zostali nadrukowani, że to, co teraz, to jest prawda i nie wnikają w to. A weź filozofa. Przecież jak czytam od Newtona do współczesności historię nauki, to naukowcy bez przerwy mówili, że to jest prawda i bez przerwy to zmieniali. Filozof o wiele, jak to powiedział profesor Grobler, mój ulubiony metodolog, nie ma co się zbytnio przywiązywać do ostatniej teorii jako prawdziwej. Zresztą rzeczony metodolog, który naprawdę wiele,
Naprawdę, to jest człowiek, który naprawdę mu naprawdę zależy. Sam pokazał, że prawda w klasycznym sensie raczej jest w obszarze nauk empirycznych nie do osiągnięcia. Eo ipso, teoria ewolucji prawdziwa nie jest. Znaczy, przynajmniej nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Nie możemy być pewni, że jest prawdziwa. Tak, zgodziłbyś się tak? Jesteśmy pewni, że nie jest. Okej, okay. Ale jak powiedziałeś, filozofia jeszcze jest tolerancyjna, ta czwarta cecha w takim razie, to wróćmy do tej czwartej cechy. To na czym ta tolerancyjność filozofii polega? Otóż na pewno nie na tym, że każdy może sobie powiedzieć, co chce. Okej. Okay. To jest w ogóle jakiś skandal, co się wyprawia. Nie, to polega raczej na tym, że kiedy dwóch potężnych myślicieli, powiedzmy święty Tomasz i Fryderyk Nietzsche, gdyby się spotkali, to nie są tacy filozofowie jak ja, pięciorzędowi, choć kocham mój zawód i nie zamienię się na to z nikim. Takie potężne umysły, tak ogromne umysły, Boże, powiedzieć jeden aforyzm taki jak Nietzsche. Nawet zbudowałem jeden, ale powierz mi, czy jest okej. Tylko powierzchowny człowiek, jak ja, zna swoją głębię. To jest mój jedyny aforyzm. Ale wróćmy do rzeczy. Tak, tak. I teraz moim zdaniem to jest tak. Albo mamy teorię poznania taką, jak chciał Husserl, czyli bezzałożeniową, ostateczną, taką, która nie tylko mówi, jaki jest świat, ale jaki musi być, taką, której sens nie zmieni się w historii. Albo taką mamy, albo nie mamy. Teraz, jeśli takiej nie mamy, to jeżeli mamy dwa olbrzymy filozoficzne, które się zetkną, to żadna z nich nie może wykazać prawdziwości swojej tezy. Teraz, jeśli przyswoją sobie to, mówię o ludziach, którzy dużo umieją, którzy są geniuszami i tak dalej, nawet oni się nie dogadają. Teraz, kiedy ja na przykład staram się ich naśladować, to kiedy rozmawiam z kimś, kto dla mnie jest zupełnie innego porządku świata, ale jest rzetelny, coś umie. Nie jest jakimś. Nie mówi sobie po prostu tak. Powiedzmy, że spieramy się o aborcję i ja spieram się z ludźmi religijnymi, ale z takimi poważnymi. Nie, że się bijemy i zaraz się zarżniemy. To ja wiem, że nie mam racji, ponieważ nie mam absolutnej teorii. Mój przeciwnik, chociaż to jest złe słowo, oponent, też tak, nie ma takiej teorii. Jeśli obydwaj sobie z tego zdajemy sprawę, to według mnie jesteśmy w stanie się dogadać. Nie odpuścić sobie, ale się nie zabijać. Ja inaczej rozmawiam z człowiekiem, którego traktuję poważnie, którym się zupełnie nie zgadzam, ale wiem, że ja nie mam racji. Jak człowiek jest pewien, że ma rację, a już, że osiągnął prawdę absolutną, to on jest zdolny według mnie do wszystkiego. Czyli ten to... I tolerancja, właśnie filozofia według mnie, wbrew Husserlowi, który by mnie zabił za coś takiego, uczy tego, że owszem, argumentujmy, starajmy się, uczmy się, to wszystko jest bardzo ważne, ale przyjmijmy do wiadomości, że drugi człowiek z innym systemem świata może mieć rację. Tolerujmy go w tym sensie, że akceptujmy go i jego poglądy. Wtedy się naprawdę, moim zdaniem, fajniej by się żyło. Okej, okay. Czyli tą tolerancję, rozumiem, źródłem tej tolerancji byłby taki antydogmatyzm. Nie przyjmuję właśnie, że już odkryłem wszystko i wiem wszystko. Zawsze zostają te pytania, również te radykalne. Powiesz, że to banały. Nie, no, ja nie są wcale, banały czy to... i banały. Według mnie taki banał mnie na przykład pomaga w życiu. Inaczej rozmawiam z ludźmi. Wydaje mi się, że jeżeli poważnie byśmy potraktowali tą antydogmatyzm. Zresztą tu się z tobą zgadzam, że jedną z cech filozofii charakterystycznych jest to, że ciągle zadaje pytania. Raczej zadaje pytania, niż daje właśnie jakieś ostateczne odpowiedzi. Ale ostateczne to w ogóle. No. Natomiast jakieś... Powinna, daje. To nie jest tak, że zupełnie nie daje, ale zadaje te pytania i pytania pewne powracają. Dobrze. Półtorej godziny przeleciało. Zobaczymy, czy są jakieś... Boże, a gdzie jeszcze? No. Gdzie transgresizm, który... Jesteśmy. Mówiłeś, było trochę o transgresizmie. Coś tam wspominałeś? Już nie nućmy. Zobaczmy, jak... To powiedz jeszcze, dobra, bo to słowo się pojawiło, a może więcej go nie wytłumaczyliśmy. To może jeszcze powiedzmy parę słów o tym transgresizmie. Co to jest w ogóle ten transgresizm? Wiesz co, to jest pogląd, który się pojawił gdzieś w okolicach odrodzenia, a jakbym poszukał, to myślę, że filozofowie już wcześniej go mieli.
Chodzi w nim o nas, a potem został wprowadzony do obiegu takiego poważniejszego naukowego przez profesora Kozieleckiego, a także profesora Obuchowskiego, obydwaj znakomici psycholodzy, których bardzo cenię. I oni, tylko ja go trochę modyfikuję, czyli przystosowuję do własnych celów. Transgresizm przyjmuje do wiadomości, po pierwsze jest naturalizmem, to znaczy ma problem z absolutem, prawdą i z tymi wszystkimi dobrymi rzeczami, o których mówił Kołakowski. Bo zwróć uwagę, co mówi transcendentalizm. Prawda, dobro, miłość, zaufanie. A zapomina o tym, że oprócz prawdy człowiek lubi kłamstwo. Oprócz miłości lubi nienawiść. Oprócz poszukiwania dobra lubi władzę i to władzę absolutną. Mówiąc krótko, dla mnie transcendentalizm jest zbyt słodki, wspaniały. Chciałbym takim być. Natomiast transgresizm mówi, to o czym mówi transcendentalizm to są... Kozielecki używa tu słowa stała antropiczna. Człowiek ma bez przerwy przekracza granice. Tylko i stąd idea prawdy, dobra. Natomiast transcendentalizm zapomina o tym, że jest też ciemna strona człowieka, czyli zło, które człowiek lubi i ceni. Zabijanie dla zabijania, różne straszne rzeczy, które ludzie robią ze sobą i z innymi. I teraz transgresizm jest tezą, która wyjaśnia, która bierze pod uwagę tę ciemną stronę człowieka, akceptuje także tezę o tym, że jesteśmy biologicznie zagruntowani i memetycznie, czyli społecznie. I tu moja banalna teza. I mówi coś takiego. Memetyka i genetyka w ogóle nie mówi o mnie. Ja kiedyś się zniechęciłem do nauki. Tam nic nie było o mnie. Powiesz, no jesteś narcyzem. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że gdy moi studenci, gdy im przedstawiam różne teorie, oni chcą, żeby to było o nich. Czyli żeby to im służyło. Mówiąc krótko, nauka nie widzi mnie, a transcendentalizm widzi i religia widzi. Ona mówi o zbawieniu człowieka, nie memów i genów. Natomiast, ponieważ nie jestem religijny, uważam, że człowiek powinien próbować się sam zbawić. To znaczy w obszarze od mniej więcej 17 do 70 któregoś roku życia, ja już się zbliżam do tego, kiedy jest jeszcze w piku zdolności umysłowych, może se sam zaprojektować życie, nie krzywdząc innych. Mówiąc krótko, sam się zbawia. I w tym sensie przekracza te granice, rozumiem, biologiczne, dlatego transgresizm. I robi to codziennie. Tak to w skrócie, ale szerzej piszę to o tym w swojej książce. Dobrze, to dajmy jeszcze tę chwilę na pytania. Jest pytanie od pana Sebastiana. Pyta o tą antydogmatyczność. Cześć, Sebastian. Tak. Czy taka antydogmatyczność, o której mówiliśmy, nie prowadzi do zburzenia wszelkich fundamentów? Czy nie będzie tak, że zostanie tylko niepewność? Sebastian, mogę go zobaczyć? Nie. Tutaj to są napisane tylko. Chodź tu do nas. Wiesz co, Sebastian, zadaj sobie takie pytanie, czy jeśli Boga nie ma, to w piłce nożnej wszystko wolno? Otóż według mnie nie. Mówiąc krótko, masz rację, jest to ryzyko rozpadu. Jest. Jeżeli nie ma Boga, uniwersalnych wartości, znaczy nie mówię, że nie ma. Na razie mamy z nimi problem z tym ostatecznym ich ugruntowaniem, bo nie mówię, że ich nie ma. Chciałbym, żeby były. To pozostaje nam tylko nasze decyzje, nasze zgody i masz rację. Jest ryzyko, że to się rozpadnie. Ale na to ja nie mam sposobu. Jest ryzyko, trafnie to zauważyłeś, Sebastian. Że zostanie nam... Tak, natomiast no tutaj jest akt zaufania, że jeżeli coś sobie postanowimy, podejmiemy zobowiązania, to te zobowiązania jesteśmy w stanie w jakiś sposób dopełnić. Ale no masz rację, to się może stoczyć nie wiadomo w co. Ale może na samym dnie nie jesteśmy wcale tacy źli, nie zjemy się, nie zniszczymy. Okay. Ale zgadzam się z tym, jest to ryzyko. Tu pytanie od Roberta z kolei. Czy to poszerzanie naszej autonomii, które mu ma służyć, tam jest jednym z celów filozofii, to nie jest takie poszerzanie, w jakim powiedzmy opowieść o wypędzeniu z pokoju czarownicy lub czarownicy,
K poszerza autonomię dziecka, które się bało tego czarownika czy czarownicy. Pięknie, tak. Okay? Czy to, nie, czy to jest tak. tak, czy to nie tak? Tak, okazuje się, że te czary-mary, te zazdrości, te miłości są ważne, wspaniałe. Boże, chciałbym być zakochany, już za późno dla mnie, ale przestaję się tym przejmować, bo to nie jest wcale takie wielkie. Mówiąc krótko, filozof to powinien być trochę taki skwaszony. To nie jest takie... ten mam Ferrari, no i co? Ten mam, no i co? Co nie znaczy, że mam go nie mieć, chętnie bym pojeździł. Natomiast filozof nie robi z tego wielkiego halo, mówiąc szczerze, z niczego. Z niczego. I tu zgadza się. Zgadzam się z tym. Okej. No to jeszcze jedno mamy właśnie pytanie a propos tych genów, bo mówiliśmy, że my jesteśmy wehikułami dla tych genów. Replikatorów. Tak, tak, dokładnie. I teraz czy w tym ujęciu ewolucjonistycznym takie geny, względem których możemy się zdystansować, czyli dowiadujemy się na przykład no, ten strach, który czy tam jakieś pragnienia i my jakby przekraczamy te nasze pragnienia, czy te geny, nie moglibyśmy ich uznać po prostu za słabsze geny, takie, które przegrają konkurencję z innymi genami? Wiesz, że te geny, które powodują w nas świetna takie myśl. Uczucia... Muszę pomyśleć za dwa dni. Świetna. Wyślesz mi to? Tak, tak, ja, tak jasne, ja panu odpowiem, tylko świetne to pytanie. Będzie. Muszę się zastanowić. Nie, no muszę się za dwa dni zastanowić. Nie umiem odpowiedzieć. To też jest filozoficzna postawa, że nie rzucam od razu odpowiedzi, nie. Ale się zastanowię. Ale świetne pytanie. To mnie kiedyś dręczyło, ale to zostawiłem. Może za głupi jestem na to. Dobra, postaram się odpowiedzieć. No to mamy, dobrze. No okej, okay, więc tą obietnicą odpowiedzi na to pytanie dorzucimy gdzieś tam po prostu w opisie, myślę, będzie taka możliwość. Co? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Cezary. Ja także. Dziękujemy Państwu. Proszę śledzić naszą stronę. Będą jeszcze kolejne spotkania. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się.